Panie marszałku, Wysoka Izbo, my jako konserwatyści przestrzegamy mądrości ludowych, które brzmią na przykład: darmowe mięso psi jedzą, albo darowanemu koniowi nie zagląda się do pyska. Jeżeli coś jest rozdawane, to jakość tego jest zawsze niższa, a ci, co są obdarowani, nie sprawdzają tego tak dokładnie, jak gdyby kupowali sami, ponieważ to jest darowane. Dlatego ta ustawa oznacza od razu zmarnowanie jakichś 20-30% pieniędzy, które normalnie idą. Rodzice kupują dzieci komputer pasujący do upodobań dziecka, prawda? I to jest jedno. A ja mam takie jeszcze pytanie, ponieważ wy to robicie przed wyborami, żeby kupić ludzi z małych miasteczek, wsi. Dlaczego nie kupicie roweru dla każdego dziecka? Niektóre dzieci nie mają roweru i nie mogą dojechać ze wsi do gminy. Rower kupcie jeszcze przed wyborami. I to jest dopiero wyzwanie prawdziwe. Bardzo dziękuję.